Lek na całe zło to na pewno nie paracetamol. Dzień dobry, jak z warszawskiego Alkoktela. Przed Wami oczywiście jedyny i niepowtarzalny Wasz ulubiony łysy, a ja zapraszam Was na właściwie taki okrągły odcinek, bo aż 15 odcinek drugiej serii 50 sztosowych koktajli, czyli serii poświęconej klasycznym drinkom, tym najbardziej klasycznym, najlepszym, najpyszniejszym, które tak naprawdę każdy barman powinien znać. Dzisiejszy odcinek będzie konkretnie alkoholową i przepyszną osłodą na te mroczne czasy. Zapewne większość z Was zna Negroni, więcej osób go zna niż nie zna. Ja sam robiłem Negroni, zresztą link znajdzie się tutaj w opisie filmu, jakbyście chcieli sobie zobaczyć. Wiadomym jest, że jest to bardzo popularny klasyk i naturalnym też jest to, że ludzie po prostu kombinują sobie na tej bazie i tak właśnie powstał Right Hand. Koktajl stworzony przez jednego ze współwłaścicieli sławetnego nowojorskiego baru Milk & Honey, Nikleja McIlroya, który lubując się w rumie właśnie stworzył wariację na temat Negroni z bazą rumową. I to jest właśnie Right Hand. Right Hand śmiało można określić mianem współczesnego klasyka, ponieważ jest stosunkowo młody, stworzony w 2007 roku, ale jest na tyle pyszny, że bardzo szybko rozgościł się w barach na całym świecie. Ciekawostka, wspólnik Mikleja, czyli Sam Ross, można powiedzieć, skompletował czy uzupełnił rodzinkę, tworząc koktajl o nazwie Left Hand, który bazował na bourbonie. Sama Rosa możecie kojarzyć jeszcze z innym koktajlem, czyli penicyliną, którą naturalnie oczywiście łysy robił. Link też znajdziecie w opisie, gdybyście chcieli sobie zobaczyć ten przepyszny twist na Whisky Sour. Natomiast dzisiejszą gwiazdą jest Prawus, a nie Lewus, więc zróbmy Right Handa. Right Hand, zupełnie tak jak Negroni, to oczywiście koktajl mieszany. Chwytamy więc naszą szklanicę i wlewamy po kolei 50 ml starzonego rumu. ml włoskiego bitera. ml słodkiego czerwonego wermutu. I żeby Right Hand był Right Handem, kilka esencji, kilka kropel esencji czekoladowych. Całość wymieszajmy, połączmy składniki. Przepyszne. Uzupełniamy szklanicę lodem. I naturalnie mieszamy około 15-20 sekund. Right Handa przepysznego, Right Handa przelewamy do krótkiego szkła. Oczywiście uzupełnionego o kości lodu. I oczywiście dekoracja ze skórki z cytrusa. Wcześniej aromatyzujemy szkło. Proszę uprzejmie, Right Hand ode mnie specjalnie dla Was, a jak smakuje? Oh yeah! Tak chyba mawiają Amerykanie, tak mi się wydaje. W filmach tak widziałem. Nieważne. Ważne jest to, że Right Hand jest naprawdę prawilnym koktajlem. Taki prawilny ziomeczek z Pragi, co to wódeczki się napije, ale też nie spruje się na psach. Bardzo ważne wśród znajomości. Kochani, mocny, aromatyczny, ta nuta czekolady jest jak najbardziej obecna, ale nie dominuje, jest takim bardzo przyjemnym dopełnieniem, więc jak najbardziej polecam. Jak najbardziej polecam, zróbcie sobie Right Handa w domu. Moi drodzy, wielkie dzięki za wspólne oglądanie, czy za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, zawsze łysą głowę możecie subskrybować, oglądać więcej filmików. Ja klasycznie w tych czasach życzę Wam zdrowia i rozsądku. Pamiętajcie, że recepturę tego koktajlu znajdziecie w opisie filmu. Nie przedłużając, do następnego mieszania.